Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wrzucam Wam film demonstrujący prostą metodę uzdrawiania wykorzystującą filozofię hawajskiej huny. W tym wideo Serge Kahili King pokaże, jak stosować technikę, którą nazwał dynamitem, aby uzdrowić nie tylko problemy ciała fizycznego, ale także i nasze emocje. Zapewne nie wszyscy wiedzą, co to jest huna i chociaż brzmi tajemniczo, tak naprawdę nie jest niczym, czego nie można zrozumieć, poznać czy nauczyć się. Sam Serge Kahili King jest kahuną i nauczycielem huny. Zapewne niektórzy z Was znają jego kultowe książki jak Szaman Miejski czy Natychmiastowe Uzdrawianie. Jest także autorem wielu prac poświęconych hunie i szamanizmowi hawajskiemu. Ma doktorat z psychologii i był szkolony w szamanizmie przez rodzinę Kahili z Kauai, a także przez szamanów afrykańskich i mongolskich. Dr. King jest dyrektorem wykonawczym Aloha International, światowej organizacji non-profit złożonej z osób, które poświęciły się tworzeniu lepszego świata. Jako autor dr King pisze obszernie o kulturze hawajskiej, opublikował chyba największy na świecie wybór książek i mediów cyfrowych na temat huny, a także polinezyjskiej filozofii i praktyki efektywnego życia w postawy miłości i pokoju. Właśnie ten duch Wysp Hawajskich jest tak sławny z tego powodu. Poznałem zasady huny i czytałem książki Serge Kahili Kinga już 20 lat temu. Historia huny jest fascynująca nie tylko jako aspekt historyczny i etnograficzny, ale jako niezbędna podstawa poznania duchowej struktury człowieka funkcjonującego w ziemskich warunkach. Kahuni nauczali już tysiące lat temu o istnieniu trzech składowych duszy człowieka lub we współczesnej psychologii nazwalibyśmy to strukturą umysłu. Świadomość, podświadomość i nadświadomość. Świadomość, czyli średnie ja, po hawajsku uhein, jest to właśnie nasza świadomość. Unihipili to podświadomość, a aumakua to nadświadomość, czyli nasze wyższe ja. Nauka zachodniej psychologii rozpoznaje te dwa elementy umysłu, czyli świadomość i podświadomość. Nie uznaje jeszcze nadświadomości, chociaż ukazują się już prace i badania naukowe na ten temat. Koncepcja huny, mówiąca o istnieniu trzech dusz zawartych w jednym duchu, funkcjonowała od tysięcy lat w Polinezji, kiedy psychologia jeszcze nie istniała. Psychologia jako nauka pojawiła się dopiero około 1880 roku. Nauka i wiedza huny jest datowana na tysiące lat do tyłu i przez niektórych badaczy, takich jak Max Freedom Long, pochodzi jeszcze ze starożytnego Egiptu. Przenosząc się po drodze na wschód, odbiła swoje piętno na wszystkich religiach i filozofiach świata. Jej elementy możemy znaleźć w judaizmie, hinduizmie, a nawet w chrześcijaństwie. Max Freedom Long porównuje chrześcijańską koncepcję Trójcy Świętej do trzech składowych dusz człowieka według huny. Słowo trójca pochodzi od łacińskiego rzeczownika trinitas, co oznacza trzy to jedno. W rzeczywistości nie pojawia się w Biblii, ale została wprowadzona do literatury chrześcijańskiej około II wieku naszej ery. Trójca wyraża przekonanie, że Bóg jest jedną istotą złożoną z trzech odrębnych części, zwanych Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Doktryna lub koncepcja Trójcy ma kluczowe znaczenie dla większości wyznań chrześcijańskich, ale nie dla wszystkich. Opis ten można luźno interpretować jako porównanie Ojca z wyższym ja lub nadświadomym z umysłem, Syna z umysłem podświadomym, a Ducha z umysłem świadomym. Może postarajmy się nie zaplątać w znaczenie tych słów. Duch jest czasami utożsamiany z nadświadomym umysłem w innych kontekstach i definicjach słów huny. Zauważmy również, że biblijna reprezentacja mówi nam o umyśle Boga. Czyż umysł człowieka nie jest odbiciem umysłu Boga? Czy człowiek nie został stworzony na podobieństwo Boga? Max Freedom Long odkrył kod huny i od tego zaczęło się właściwie poznawanie huny na zachodzie w połowie XX wieku.
Nie będę opisywał funkcji tych trzech poszczególnych elementów i ich oddziaływania w naszym życiu, gdyż to wideo zrobiłoby się monstrualnie długie. Gdybyście byli zainteresowani i chcieli, abym zrobił dłuższe wideo o Hunie, to dajcie znać. Reasumując, Huna to starodawna filozofia polinezyjskich kahunów, kapłanów uzdrowicieli. Huna nie jest religią w zachodnim tego słowa znaczeniu. Jest metodą czy sposobem życia. Huna przekazywana była z pokolenia na pokolenie i ułożona według siedmiu głównych zasad. Huna w języku hawajskim oznacza tajemnicę. Chodzi tu nie o sekret, ale o szczególnego rodzaju wiedzę tajemną. Kahunowie byli specjalistami, ekspertami od zdrowia, rzemiosła, nauki, psychologii i różnego rodzaju praktyk, dzisiaj powiedzielibyśmy magicznych. Zajmowali się zarówno sferą ducha, jak i materii. Stworzyli sztuczny język, dzięki któremu wiedza Huny mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Chociaż ten tajemniczy język opierający się na filozofii Huny stworzył podwaliny tego języka dzisiejszego na Hawajach, te sekretne słowa Huny nie pozostały nadal jednak niezmienione. To właśnie ten kod zawarty w słowach Huny i znaczeniu tych słów rozszyfrował Max Freedom Long. Siedem zasad Huny jest także fascynujące i warto je poznać, bo nawiązuje do uniwersalnych zasad funkcjonowania w naszym świecie. I tu przedłożę wam te siedem zasad. Pierwsza. Świat jest tym, czym myślisz, że jest. Druga. Nie ma żadnych ograniczeń. Trzecia. Energia podąża za uwagą. Czwarta. Chwila mocy jest teraz. Piąta. Kochać to dzielić szczęście. Szósta. Cała moc pochodzi z wnętrza. I siódma. Skuteczność jest miarą prawdy. Tak jak już wspomniałem, dzisiejsza wiedza z zakresu psychologii przyjmuje za normalne istnienie dwóch jaźni człowieka, świadomości i podświadomości. Dla kahunów było to oczywiste wieki, wieki temu. Co więcej, ta wiedza miała bardzo praktyczne zastosowanie. Znając ją, kahuni potrafili uzdrawiać i działać cuda. Wiedzieli bowiem, jak potężny jest umysł człowieka. Warto poznać jego funkcjonowanie, aby móc skutecznie z niego korzystać. Pierwsi misjonarze przybywając na Hawaje nie mogli uwierzyć w opowieści o niesamowitych wyczynach kahunów, które dla nich były normalne, jak na przykład chodzenie boso bez oparzeń po gorącej lawie, wskrzeszanie zmarłych, leczenie złamanych kości w ciągu kilku minut. Dzisiaj nazwalibyśmy to cudami, ale kahuni byli i są zdolni do działania w ten sposób w normalnym życiu i nikogo w ich środowisku to nie dziwiło. Dlatego przetłumaczyłem wideo, w którym Serge Cahilly King demonstruje technikę uzdrawiania, nazwaną dynamitem, bo jest to proste narzędzie, które każdy może użyć, nie wgłębiając się w zasady Huny. A w naszych czasach pełnia zdrowia fizycznego czy psychicznego staje się coraz bardziej rzadkością. Technika dynamitu jest więc bezpieczną, łatwą, szybką i skuteczną metodą leczenia, opartą na specjalnym formowaniu słów, dotyku, oddechu i czasami obrazów. Jest tak zaprojektowana, aby większość ludzi mogła używać ją samodzielnie, aby złagodzić lub wyleczyć większość dolegliwości. Zanim przejdziemy do tłumaczenia, to oczywiście muszę umieścić tą formułkę formalnie, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za żadne medyczne procedury lub techniki uzdrawiania, które pokazane zostaną w tym filmie. I wideo to jest czysto informacyjne i pokazuje techniki, które możecie stosować na własną odpowiedzialność. Przejdźmy więc do samego filmu i posłuchajmy Serge Cahilly Kinga. W porządku. Więc chcę podzielić się tą cudowną techniką, którą stworzyliśmy. Możecie o tym wiedzieć lub nie. Nazywa się dynamit. A ponownie, najlepszym sposobem, aby się podzielić nią, abyście praktykowali, jest pokazać, zademonstrować, a potem wyjaśnić, co zrobiliśmy. Ale przede wszystkim muszę wiedzieć, czy jest tu ktoś z jakimś bólem. Teraz. Tak. W porządku.
Podejdź tu. W porządku. Gdzie boli? W porządku. Nic ci nie zrobię, nauczę cię, co masz robić. W porządku. Więc jak długo masz ten ból? Około 3 godzin. W porządku. Chcemy opisać lokalizację bólu. Powiedzmy na moim prawym ramieniu lub mojej szyi i prawym ramieniu. Moja szyja. Dobrze. Szyja. Prawa strona. Jest na szyi. Teraz, gdybyśmy chcieli to umieścić w skali od 0 do 10. 0 to brak bólu, 10 to straszny ból. Jaki numer czujesz teraz? 7. Przesuń ręce tutaj. Chcę, żebyś złożyła oświadczenie. Powiem oświadczenie. Czuję ból po prawej stronie mojej szyi. Czuję ból po prawej stronie mojej szyi. I to może się zmienić. I to może się zmienić. Chcę, żeby ten ból odszedł. Chcę, żeby ten ból odszedł. Teraz jedną ręką stuknij się 7 razy w klatkę piersiową. W porządku. 7 razy. Ok, teraz na twoich rękach. Drugą rękę. Teraz z tyłu na szyi. Bardziej z tyłu. Ręce razem. Teraz weź głęboki oddech. Podczas wdechu skup swoją uwagę nad głową, a poniżej twoich stóp, kiedy robisz wydech. Teraz sprawdź swój ból. Czy czujesz różnicę? Tak. Czy został jakiś ból? Tak, jeszcze trochę zostało. W skali bólu to 3. Czy jest dokładnie w tym samym miejscu? Może trochę bardziej w dół. W dół, więc teraz leży na twoim ramieniu. Więc tył twojego prawego ramienia. Tak. Złóż ręce. Nadal czuję ból w tylnej części prawego ramienia. Nadal czuję ból w tylnej części prawego ramienia. I to może się zmienić. I to może się zmienić. Chcę, żeby reszta bólu zniknęła. Chcę, żeby reszta bólu zniknęła. Poklep teraz klatkę piersiową. Każdą rękę. Tył twojej szyi. Ręce razem, wdech nad głową, wydech pod stopami. Sprawdź swoje ramiona. Dziękuję ci bardzo. Nazywa się to dynamitem i działa z fizjologią organizmu i w połączeniu ciała z umysłem. Więc pozwólcie mi wyjaśnić, co się stało. Na początku, łatwiej bez tego. Pierwszy segment ręce razem. Nie jest to gest związany z jakimkolwiek wyznaniem. Nie ma to związku z żadną filozofią ani religią, ale jeśli trzymasz w ten sposób palce i po prostu siedzisz przez chwilę, twoje ciało rozluźni się. Następną rzeczą, jaką zrobiliśmy, było sformułowanie oświadczenia, które zostało zaprojektowane w bardzo szczególny sposób. Składa się z 3 części, z których każda ma na celu połączenie umysłu i ciała oraz złagodzenie napięcia. Pierwsza część to potwierdzenie problemu. Wyrażenie, którego użyliśmy, brzmiało: mam ból w określonym miejscu. Umiejscowienie go jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie łączy umysł i ciało. Ponieważ odczuwam ból, to abstrakcja.
Kiedy możesz nazwać lokalizację stanu, umysł skupia się na ciele. Kiedy te dwa elementy zbliżą się do siebie, to jest odprężające. Kolejną częścią wypowiedzi były oczekiwania. I to może się zmienić. Słychać było zdziwienie w głosie osoby, która to powiedziała po raz pierwszy. A to powoduje odprężenie. Ostatnia część to motywacja. Motywacja, której używamy, to ta, którą większość tysięcy ludzi, których nauczyłem, wie, czego tak naprawdę chce. Chce, żeby ból ustąpił. Więc frazowanie nie jest ważne, to rodzaj naszego wzoru. Ale potwierdzenie oczekiwania i motywacja to ważne, ponieważ te trzy razem wzięte łagodzą napięcie. Następną rzeczą, którą zrobiliśmy, było pukanie w określone obszary ciała. Teraz stukanie jest przyjemne i wizualne, ale nie musisz go używać. Za chwilę zrobię to inaczej. Ale chciałem, żeby było to bardzo proste i użyłem tylko czterech punktów. Przód, z boku i z tyłu. Więc wybrałem punkt tutaj. Mój pierwszy wybór był taki, żeby był to punkt, który nazywa się najlepszym kciukiem, według doktora John Diamond. Okej, i od tego czasu dowiedziałem się, że w tym samym rejonie jest ważny chiński punkt. Teraz nie musisz lokalizować dokładnego punktu, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to dotknąć do ogólnego obszaru. I to działa. Nie ma już więcej zagłębiania się w akupresurę lub refleksologię, co jest kompletnym nonsensem. Niepotrzebne. Stymuluj punkt. Okej, kiedy stymulujesz ten punkt, rozluźniasz nie tylko grasicę. Rozluźniasz te wszystkie ciasne, małe worki powietrzne, które trzymają razem twoje płuca, ponieważ wszyscy jesteśmy tkanką mięśniową. Relaksując się, pomagasz rozluźnić największy mięsień twojego ciała, którym jest twoje serce. Wybrałem chiński punkt. Kolejny chiński punkt, ten rzeczywisty punkt, jeśli podążasz palcem w dół, po całej kości w dół i z tyłu kciuka, tu masz małe wgłębienie, tutaj. Jeśli się zestresowałeś i naciskasz, to generalnie trochę boli. Nie musisz go naciskać, nie musisz tego znaleźć. Ogólny obszar, to wystarczy. Według chińskich mistrzów dowiedziałem się, ten punkt jest zwykle przeznaczony, aby poprawić trawienie i ból głowy. Jest kilku chińskich mistrzów, którzy używają go do wszystkiego. Więc robimy to po lewej stronie i robimy to po prawej stronie. I wybrałem hawajski punkt. Och, wszyscy ci sprytni Chińczycy. To także główny chiński punkt, którego niektórzy mistrzowi używają ciągle. Siódmy kręg szyjny. Uderzałbyś u nasady szyi lub górnej części kręgosłupa, w zależności od tego, co wolisz. Więc uderzamy w ten właśnie. Teraz każdy z nich odpręża, 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 odpręża. Co to oznacza? Nazywa się hak. Po hawajsku nazywa się hokwa. Kwa to nazwa pleców i kręgosłupa, a hokwa jest tym szczególnym punktem. Chiński punkt w języku angielskim nazywa się wielkim młotem. Więc zrelaksuj się, zrelaksuj, zrelaksuj, zrelaksuj. Potem zrobiliśmy specjalny oddech, który wywodzi się z hawajskiej tradycji zwanej pico pico, gdzie robisz wdech, skupiając uwagę na jednym punkcie, a wydychasz, skupiając uwagę na innym punkcie, w tym przypadku nad głową i pod stopami. To wysyła falę energii przez twoje ciało, pomaga zwiększyć krążenie i zrelaksować się. Teraz mamy efekt kumulacji wszystkich tych relaksujących, stymulujących rzeczy, które robiliśmy. Łączenie umysłu i ciała z każdym z nich. A następnie jednocześnie pobudzając krążenie i rozluźniając napięcie oraz kumulując, 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 kumulując. I otrzymujesz ten fantastyczny, szybki wynik. Napisałem książkę na ten temat, która nazywa się Uzdrawianie dla milionów. Ale mamy też w samochodzie, jeśli ktoś chce, mamy małą niebieską książeczkę z techniką dynamitu. I jest dostępna online za darmo, podobnie jak ta technika.
ale mam także zespół ludzi z całego świata, którzy przysyłają mi artykuły ze studiowania różnych przypadłości. I tak używano tej metody przy autyzmie, używano przy objawach raka. Była używana do wszelkiego rodzaju obrażeń, jakie można sobie wyobrazić. Była używana przy grypie, była używana do wszelkiego rodzaju problemów emocjonalnych. Po prostu niesamowite. Ale działa z powodu tej podstawowej rzeczy, o której mówiliśmy na początku. Skupianie się, zmiana skupienia, odprężenia ciała. W tym przypadku stymulujemy funkcjonowanie. To jest technika dynamitu, której możesz użyć do wszystkiego. Tak więc, ponieważ czasami musimy leczyć inaczej, mam czas na jeszcze jedną osobę. Czy ktoś ma problemy ze złością, którą trzeba uleczyć? Piękno polega na tym, ponieważ uczę cię, jak to zrobić, jeśli zrobi to terapeuta, neuroterapeuta, nie ma pojęcia, o co chodzi. Ja mam pewien rodzaj złości i prawdopodobnie to samo. Chciałabyś przyjść do mnie? Czy mógłbyś pomóc mi? Pewnie. Zbyt dużo tego rodzaju napięcia może powodować choroby także. Tak, w porządku. Więc tym razem możesz pozostać po tamtej stronie, ale chcę wiedzieć, czy to jest sytuacja z przeszłości? Tak. Okej, sytuacja czy osoba? Obydwa. Okej, w porządku. Nazwijmy to sytuacją. W porządku. Nazwijmy to sytuacją. Mamy taką frazę. To jest sytuacja. W porządku. Kiedy o tym myślisz, co czujesz i gdzie to czujesz? W moim sercu. Co czujesz? Beznadzieję. Nadzieja? Beznadzieję. Beznadziejność. W porządku. Więc ręce razem. Nie, w ten sposób. I tak nazwalibyśmy coś takiego. Kiedy myślę o tej sytuacji. Powiedz to. Kiedy myślę o tej sytuacji, czuję beznadziejność w moim sercu. Czuję beznadziejność w moim sercu. I to może się zmienić. Chcę, żeby to uczucie odeszło. Postukaj swoją klatkę piersiową. 7 razy. W porządku? 7 razy. Ręce razem. Wdychaj powietrze nad głową, zrób wydech pod stopami. Pomyśl o sytuacji. Czy jest inaczej? Ponieważ myślę, że to przeszłość. Okej, więc nie masz teraz tego samego uczucia. Nie, to dość szybkie. Tak, to jest dobre. Dziękuję ci. Niektóre rzeczy dzieją się tak szybko, że wręcz jest to oszałamiające. Kiedyś pomogłem jednemu mężczyźnie wyleczyć jego szum w uszach. Niektórzy nazywają to szumem usznym. Miał to przez 5 lat, co jest uważane za nieuleczalne, jeśli się poczyta o tym. 5 minut i zniknęło. W porządku. I to była przerwa podczas warsztatów. Jaka jest sytuacja, w której wiesz, że coś masz, ale nie masz objawów, nie czujesz tego? Och, w takim razie tego nie masz. Ale lekarz powiedział, że mam to. W porządku. Co? Lekarz mówi, mam na myśli, że masz jakąś chorobę lub coś takiego i nie ma absolutnie żadnych objawów. Nie. Cóż, wtedy poćwiczyłbym reżim relaksacyjny i do tego też mogłabyś użyć dynamitu. Robimy coś, aby to zakończyć. W porządku. Wykonałabyś uogólniony proces lub inny rodzaj medytacji, który głęboko zrelaksowałby twoje ciało. Ponieważ jeśli zrobimy dynamit, co zrozumiałam, musisz go przenieść do swojego ciała, więc powiedziałabym, że jestem zestresowana sytuacją i pamiętam. Nie, niekoniecznie. Okej, zrobimy tonik dynamitowy, zanim skończymy. Istnieje kilka odmian. Są inne rzeczy, które możesz zrobić. Medytuj o pięknie. Medytacja nad pięknem to wspaniały sposób na całkowite odprężenie całego ciała. A więc jeśli nie wiesz, że masz jakiś szczególny objaw, ale coś u ciebie zdiagnozowano, proponuję odprężenie, łagodzące napięcie. Jest to, co powinnaś zrobić. W niektórych przypadkach zakładasz, że istnieje napięcie.
i po prostu zacznij pracować nad rozładowaniem napięcia. I możesz przejść przez całość, wybacz wszystko i każdemu w swoim życiu. Po prostu wiesz, wciąż możesz być zła na tego lub tamtego i to może się zmienić. I czasami przyjmuję emocjonalne założenia. Może być problem z twoją wątrobą i to może się zmienić. I tak się stanie. Będę zdrowy i szczęśliwy. Robimy założenia. Tak, i trochę przetestuj to na skali, a potem powiedz. Jasne, dobrze. W porządku. Czy jest jeszcze coś? Tak, wiem, co chcę powiedzieć. Czasami, gdy budujemy napięcie, budujemy je warstwami. Otóż mieliśmy tutaj jeden przykład, kiedy po raz pierwszy badaliśmy ból. Ponieważ zauważyliśmy, że wydawało się nam, że ból się przesunął. Ból się nie zmienia, ponieważ to nie jest rzecz. To jest efekt, co się stało. Uwalniamy górną warstwę napięcia, która skupiła się na szyi. To jest efekt, co się stało. Uwalniamy górną warstwę napięcia, która skupiła się na jej szyi i pod spodem była kolejna warstwa napięcia skupiona na jej ramieniu. Więc to jest bardzo częste i czasami powiesz, ok, boli mnie głowa, uśmierzasz ból głowy. Cóż, teraz moje ramiona są napięte, wtedy łagodzisz ramiona. A potem masz motyle w brzuchu, uwalniasz motyle. Teraz moje kolana drżą, zlikwidujemy drżenie. To są wszystkie te warstwy. Najdłuższe warstwy, jakie znam, z którymi musieliśmy pracować, to kobieta, która miała udar. Jedna z naszych członków plemienia, jedna z naszych duchowych przywódców. Lewa strona jej twarzy opadła, a mowa była niewyraźna. A lekarze powiedzieli jej, że nic nie można zrobić. Miejmy nadzieję, że w ciągu roku może się wyleczyć. Ale nic nie mogli jej dać, nic nie mogli zrobić. Więc poprosiła mnie, żebym użył na niej technikę dynamitu. A kiedy zaczęliśmy proces dynamitu, rozpoczęły się pojawiać wszelkiego rodzaju emocjonalne incydenty, którym się opierała. Pracowaliśmy przez 3 godziny, zdejmując warstwy, warstwa po warstwie i tak dalej. Wszystko się ukazało. A pod koniec tego czasu pojawiła się niewielka ilość koloru na twarzy i bardzo nieznaczne podniesienie. Wiedziała więc, jak samodzielnie, poprawnie kontynuować terapię i była w pełni oddaną kobietą. Robiła to przez długi czas każdego dnia i pod koniec 3 tygodni... Tak, pod koniec 3 tygodni nie można było powiedzieć, że ma problem. Miała kolory na twarzy i twarz się podniosła. Jej głos. Gdybyś ją znał naprawdę dobrze, wciąż mógłbyś coś wykryć. Ale nikomu innemu nie wydawałoby się, że coś jest nie tak. I kontynuowała terapię. A dzisiaj już nic nie widać. To było kilka miesięcy, a ona po prostu działała, odklejając warstwę po warstwie po warstwie. Więc czasami w pewnych warunkach narasta nam tak wiele warstw, że to zajmuje trochę czasu. A czasem w ciągu 5 minut można przejść przez kilkanaście warstw. To interesujące, więc jeśli masz powracający niepokój lub może nawet budzisz się każdego ranka, możesz po prostu wziąć to w piątek rano i oderwać jedną warstwę. Jeśli obudzisz się następnego ranka i powiesz, o, wiem, o co chodzi, i po prostu sobie z tym poradzisz. Zgadza się. Chodzi mi o to, że dynamit jest naprawdę tani, prawda? I to nie trwa długo. Nie zniechęcaj się, że schorzenie ciągle powraca, ponieważ mamy tu wyjaśnienie. Po prostu spójrz na ocean. Tak. Och, znowu wieje wiatr. To wszystko. Tak, to nie wraca. Tak, widzisz, znów się stresujesz. Możemy się stresować tym samym lub zupełnie czymś innym. Twoje ciało staje się bardzo wrażliwe, jeśli masz jakieś uszkodzenie. Kiedyś zraniłem się w ramię i wyleczyłem to, ale za każdym razem, gdy byłem pod wpływem dużego stresu, bolało mnie ramię. Ponieważ ciało wiedziało, gdzie ma stawiać opór, więc zajęło mi to trochę czasu, zanim wytrenowałem ciało, aby pozbyć się tej reakcji. Tak więc nawet jeśli pojawia się ten sam objaw, niekoniecznie dotyczy to tego samego problemu.
Okej, w porządku. Więc próbowałem przedstawić Wam podstawę tej całej sprawy. Dałem Wam kilka technik, które możecie wykorzystać. Ale przede wszystkim uczę Was, że każda technika może być pomocna, jeśli pamiętasz, do czego jej użyć. Zmień punkt skupienia, zmień reakcję, stymuluj dobre rzeczy i zrelaksuj ciało. O to właśnie chodzi. Dobrze, dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i oglądanie mojego wideo. Życzę wszystkim zdrowia, działajcie, próbujcie. No i do następnego razu. Mówił Andrzej Choiński.